Cześć! Zaraz się dowiemy, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, więc ja wyjdę troszkę przed szereg i choć nie wskażę jednoznacznie nazwiska, bo na dziś trudno powiedzieć ze stuprocentowym przekonaniem, co siedzi w zakamarkach umysłu Cezarego Kuleszy, powiem, co nas może czekać w perspektywie kilku najbliższych miesięcy i co może zmienić zwolnienie Fernando Santosza. Zapraszam na przemowę. A więc coś się może wydarzyć, bo świadczą o tym dotychczasowe zdarzenia, choć mam cichą nadzieję, że jednak się nie wydarzy. Minie kilka miesięcy i okaże się, że nowy selekcjoner znowu jest problemem, że znów nie podpasował piłkarzom, że znów z atmosferą jest coś nie tak i generalnie im dłużej w las, tym bardziej go nie chcemy. Oczywiście trochę ironizuje, ale przecież tak było z trzema z czterech poprzednich trenerów, więc taki scenariusz nie jest odrealniony. Chodzić na logikę, wydaje się, że po tylu przypadkach i po przede wszystkim zauważeniu tego problemu w mediach, po wyraźnym artykule, tego, że tej grupie nie pasuje właściwie nikt, to piłkarze wezmą jednak trochę na wstrzymanie. I że nawet jak Cezary Kulesza zatrudni jakiegoś ligowego szaraka, choć raczej tego nie zrobi, to zawodnicy nie będą mieli prawa znów wyrazić jakichś wątpliwości, tylko po prostu się podporządkować. I mam nadzieję, że oni też to wewnętrznie będą czuli, że swoją grą, swoimi wynikami, swoją postawą przy, yy, przy aferze premiowej i tym, jak mocno zapracowali na to, by kibiców do siebie zniechęcić, mają świadomość, że właściwie stracili w narodzie jakąkolwiek wiarygodność do oceniania trenerów, czy ci się nadają, czy nie. Tak mówię to i sobie właśnie przypomniałem, że Zbigniew Boniek przy zwalnianiu Jerzego Brzęczka powiedział jedno bardzo fajne zdanie. Odtwarzam z pamięci, więc słowa mogą się troszkę różnić, ale sens będzie zachowany. Że wszystko, co złe wokół kadry z automatu stawało się winą Brzęczka i on podejmując decyzję o zmianie chciał też sprawić, by uciąć tę psychologię. Bo nie może być tak, że trener zawsze jest wszystkiemu winny. Trafne, fajne, ale tak szczerze mówiąc za bardzo to nie zadziała, bo było tak. Najpierw Paulo Sousa podzielił Polskę na pół. Połowa Polaków była w stanie przełknąć porażkę na Euro widząc jak ofensywnie namładnieje ta drużyna i wierząc, że jeśli Sousa otrzyma więcej czasu niż te 3 miesiące przed mistrzostwami to niedługo będziemy mieć powody do radości. No ale w tym samym czasie druga połowa za porażkę na turnieju obwiniała właściwie wyłącznie Sousę jakby nie zwracając uwagi na to, że o wynikach nie decydowała filozofia trenera a indywidualne odpały piłkarzy. Po Sousie był Michniewicz i po mundialu to Michniewicz zapłacił głową w akompaniamencie największej krytyki. Nawet jeśli tą głową zapłacił za kwestie pozasportowe, bo pewnie bez afery premiowej utrzymałby stołek. Teraz jest Santos i znów mamy głosy, że trener winny, choć przynajmniej tu i ja nie mam wątpliwości, że zrobił wszystko, by faktycznie być winnym. Ale i tak, gdybym na spokojnie miał stworzyć ranking winnych, to na pierwszym miejscu dałbym jednak piłkarzy, głównie za ten mecz z Mołdawią, którego nie przegrał przecież Santos, a właśnie oni. Zresztą sami mówili po meczu, że myślami byli na wakacjach albo że e, po golu w Mołdawii na 1 do dwóch stracili pewność siebie, co jest w ogóle jakimś totalnym absurdem, że pewności siebie może pozbawić nas zespół numer 171 w rankingu i to w momencie, gdy wciąż z nim prowadzimy. Gdyby nie absurdalna druga połowa w Mołdawii, mielibyśmy dziś trzy punkty więcej i zupełnie inną sytuację wyjściową, więc Santosz w rankingu winnych jest dla mnie chyba trzeci, bo wyżej stawiam jeszcze Cezarego Kulesza za brak jakiegokolwiek researchu na temat stylu pracy trenera, którego zatrudnia, a wystarczyłoby przecież parę telefonów do Portugalii, by usłyszeć Słyszeć o jego stylu bycia, jaki raczej nie był kompatybilny z naszymi oczekiwaniami. Ale o tym jeszcze coś opowiem za moment. Bo jeszcze sekundkę o tym, że naszym piłkarzom nie pasuje żaden trener. Właśnie w oparciu o to przeświadczenie wiele osób przed decyzją o zwolnieniu Fernando Santosza pytało, a co nam właściwie to da, co to zmieni w polskiej piłce, skoro wszyscy wiemy, że przyjdzie następny trener i raczej nie odczaruje na przykład tego mentalu, jaki mamy, że znów e, nawiąże do tego nieszczęsnego meczu w Kiszyniowie. Ale w kontrze równie dobrze można było zadać inne pytanie. A co nam da zostawienie Santosza, który nawet nie wie, na jakiej pozycji grają niektórzy piłkarze będący w orbicie zainteresowań? Zwolnienie Santosza to nie jest ten sam przypadek, co zwolnienie trenera, za którym nie przepadają piłkarze. To jest coś więcej, to jest zwolnienie gościa, który przez pół roku nie wyznaczył żadnej ścieżki, który nie zrobił nawet. Pół kroku do przodu. My się wręcz cofaliśmy w rozwoju, bo w Europie naprawdę jest niewiele reprezentacji, które w XXI wieku częściej awansowały na wielkie turnieje od nas. A nagle, jeśli chodzi o sytuację w grupie, cofnęliśmy się do czasów yy, czy to Waldemara, Fornalika, czy późnego Benhakera. Okej, okay, czasem się mówi, że warto zrobić krok do tyłu, by później zrobić dwa naprzód, ale to kompletnie nie jest ten przypadek. Bo na czym my mamy budować nadzieję, że będą te dwa kroki naprzód? Jakby Santos dał zagrać sześciu debiutantom, to moglibyśmy chociaż mówić, że coś buduje pod przyszłość. Ale u niego w piątym meczu zadebiutowali Grzegorz Krychowy jak i Kamil Grosicki. Więc Santos może być w moim rankingu winnym numer 3, ale do dymisji natychmiast. Mówi się, że Fernando Santos nie zostawia nic po sobie, a ja, jak sobie tak myślę o tym, to dochodzę do wniosku, że mimo wolnie Portugalczyk coś jednak zostawił. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale chodzi mi o to, że poprzeczkę, jeśli chodzi o swoją pracowitość, czy wysiłek wniesiony w prowadzenie reprezentacji, zawiesił na tak ekstremalnie niskim poziomie, że każdy następny trener przeskoczy ją yy, bez rozbiegu i ze związanymi nogami. Zwłaszcza jeśli to będzie Polak, a pewnie mimo wszystko będzie. Co nam to daje? Przekonanie, że kolejny trener w porównaniu z Santoszem będzie tytanem pracy. I w tym kontekście zupełnie bez znaczenia jest, czy zostanie nim Marek Papszun, czy Michał Probierz, czy idąc dalej Adam Nawałka, Kostaruniajć, bo i to nazwisko się przewija, czy jakimś cudem Maciej Skorża. Cudem, bo, bo w tych kategoriach oceniam szansę na ściągnięcie go z Japonii. Dziś mam przynajmniej takie wrażenie, postawa Fernando Santosza działa trochę jak, jak piorunochron. Portugalczyk odwalił taką kaszanę przez ostatnie miesiące i tak bardzo pokazał, jak w nosie można mieć poważną pracę, że większość Wspada na niego, a rola piłkarzy staje się drugoplanowa, ale następny trener już takiej postawy mieć nie będzie. Jeśli nawet przyjdzie Michał Probierz, którego umówmy się, opinia publiczna raczej nie faworyzuje. Zobaczymy za starami gościa, który ma wiedzę nie o 25 piłkarzach aspirujących do kadry, tylko o 125. Oczywiście trochę tutaj hiperbolizuje, w każdym razie. Zobaczymy gościa, który będzie miał jakiś pomysł na grę reprezentacji i będzie w tę grę zaangażowany, bo Fernando Santos to raczej stał przy linii, krzywił twarz, podnosił rozpaczliwie ręce i przede wszystkim wierzył, że Polską będzie dało się sterować jak Portugalią, czyli zostawiając inwencję piłkarzom. A w Polsce to nie mogło wypalić, bo tu niespodzianka, nie jesteśmy Portugalią. Ale co do pomysłu nowego trenera, i zostańmy tutaj umownie przy tym przykładowym Michale Probierzu. Nie mówię, że będzie dobry i efektowny, ale jestem pewien, że i u Probierza po Mieczach powiemy, że jednak jakikolwiek pomysł istnieje, że mniej więcej widzimy, co w jego wizji mamy grać. Nawet jeśli będzie to granie na milion doświadczeń, jestem pewien, że zobaczymy jakiś debiutantów, których będzie starał się budować, że będzie zaangażowany w trening, że okaże, nie wiem, jakieś pozytywne emocje, bo, bo wbrew powszechnej opinii o Michale Probierzu, w prywatnej rozmowie to jest naprawdę fajny gość i jestem pewien, że będzie potrafił być znacznie bliżej piłkarzy niż Fernando Santos, że nie wiem, złapie z nimi jakiekolwiek relacje. Bo u Portugalczyka ja nie nie widziałem żadnej jednolitej linii z pomysłem, ani żadnej próby łapania dobrego kontaktu z drużyną. Ostatnio usłyszałem taką anegdotę z szatni kadry. Jest przerwa jednego z meczów eliminacji Euro i Santos zaczyna tyradę po portugalsku. Mówi kilka minut, ale wydaje się na tyle nakręcony, że Grzegorz Mielcarski ma problem z wbiciem się z tłumaczeniem. No i wychodzi z tego odprawa po portugalsku, z jakimiś elementami przetłumaczonymi na polski. Dla piłkarzy nie jest to jakiś wybitnie duży problem, bo są w stanie ogarnąć jakiś ogólny zamysł poprzez rozrysowanie go na tablicy. Ale pewną symbolikę ta scena niesie. Tym bardziej, że Santos na swojej pierwszej konferencji mówił, że z piłkarzami będzie komunikował się po angielsku. Szybko jednak z tego pomysłu zrezygnował. Ale wracając do wyboru nowego trenera. To, że mówię o Michale Probierzu, to nie jest z mojej strony jakieś forowanie tej kandydatury i zupełnie nie o to mi chodzi, bo uważam, że dużo lepszym kandydatem jest Marek Papszun i że też po prostu, gdy mamy do dyspozycji tę konkretną dwójkę, bardziej zasługuje na taką życiową szansę. Chodzi mi tylko o to, że nawet ten Probierz, którego w powszechnym głosowaniu kibiców mało kto umieściłby na podium najlepszych kandydatur, zapewnia dużo więcej niż zapewniał Santosz. Jeśli faktycznie w jego ewentualnej, podkreślmy to słowo, kadencji, zobaczymy jakikolwiek pomysł, Zanga i hejść do tej pracy, a jestem pewien, że wszystko zobaczymy. Z miejsca w pierwszej kolejności przy ewentualnych porażkach winieni będą już piłkarze. Tu już nie ma marginesu na zrzucanie dosłownie wszystkiego na barki trenera i robienie z niego nieudacznika. Mam wrażenie, że Fernando Santos swoją postawą przez ostatnie 8 miesięcy niemal zapewnił swojemu następcy to, że nikt nie uwierzy w głównego winnego kolejnych porażek w postaci trenera. Swoją drogą to pokazuje, jak lecą w dół nasze oczekiwania względem trenera najważniejszej drużyny w kraju. Sam się na przykład na tym przyłapałem. Byłem w chórze krytyków Jerzego Brzęczka. Drażniło mnie tam wiele rzeczy, jeśli nie wszystko. Marna jakość gry, okopanie się pod hasłem niekochani, szkodząca mu w tamtym okresie książka z przesłaniem, że jest jak Kazimierz Górski dzisiejszych czasów, albo jego wypowiedź po meczu z Holandią, gdzie Polska może raz przekroczyła połowę boiska, a trener rzucił, że jest zadowolony z tego, jak piłkarze przesuwali się po Murawie. Miałem głęboko idące przekonanie, że prezentując taką mizerię w czasie meczów, jesteśmy o krok od katastrofy. Bo jak długo można wygrywać, oddając jeden strzał w meczu, jak choćby w Macedonii, albo jak długo można punktować, gdy rywal klasy Austrii optycznie miażdży nas na narodowym, choć kończy się to wszystko szczęśliwym 0 do 0. Ale dziś, po tych wszystkich przejściach, sam zastanawiam się, czy takiego bilansu 8-1-1 w eliminacjach w słabiej grupie, nawet jak nie wygraliśmy choćby jednego meczu z kimś mocniejszym, to nie brałbym w ciemno. Przy tych wszystkich wadach, które wymieniłem, do tego właśnie doprowadziły kolejne zdarzenia z wisienką na Torcie w postaci kadencji Fernando Santosza. Nigdy oczywiście nie uważałem, że mamy potencjał na regularne bicie się jak równy z równym z największymi, albo na i taki z tymi słabszymi, ale myślałem, że mamy chociaż podstawy do dawania odrobiny radości swoim stylem. Spadliśmy dzisiaj na ten etap, że nie ma ani wyników, choćby ze słabymi, ani stylu, że jakoś nie umiem sobie w dzisiejszych realiach wyobrazić takiej skopiowanej, jeden do jednego krytyki, jak za kadencji Jerzego Brzęczka. A te trzy lata temu krytyka wydawała się jak najbardziej uzasadniona, i nie mówcie, że wielu z Was też tego nie robiło. Nie chciałem dzisiejszego programu poświęcać na mówienie, że ten kandydat jest lepszy od tamtego i że z tym to będzie super, a z tamtym będzie mniej super. Bo ja dziś co najwyżej mogę jedynie przekazać opinię, kto moim prywatnym zdaniem bardziej zasługuje na zostanie selekcjonerem, a nie komu wyjdzie, bo tego nikt nie wie. Zresztą tu mi się przypomina to hasło z murów. Nie bierzcie narkotyków, bo was zmiecie z planszy. Tak właśnie trochę jest z tą reprezentacją. Trenerzy, nie bierzcie jej, bo was zmiecie z planszy. Nie da się dziś przewidzieć, komu się uda, a komu się nie uda trachując od tego, że jest całkiem duża szansa, że nie uda się nikomu. Dlatego nie chcę bawić się w porównywanie kandydatów, bo na końcu zawsze takie opinie brutalnie weryfikuje rzeczywistość. Ale właśnie w związku z tym mam w tym miejscu tylko jeden apel. Przy komentowaniu kandydatur nie powołujmy się na argumenty z dupy. Dla mnie takim argumentem z dupy jest na przykład doświadczenie na stanowisko selekcjonera. Dopiero co mieliśmy najbardziej doświadczonego selekcjonera w historii i on między innymi przegrał właśnie przez to doświadczenie, bo próbował, robić to, co przez lata w miarę działało w portugalskiej rzeczywistości, a w polskiej nie miało prawa się udać. Albo Adam Nawałka był znacznie lepszym selekcjonerem, gdy miał mniejsze doświadczenie i znacznie gorszym, gdy nabył go w opór. Możemy też sięgnąć wzrokiem na przykład, nie wiem, za granicę. Hansi Flick miał masę doświadczenia jako asystent Joachima Lewa, a jako jedynkę zweryfikowały go mecze towarzyskie. Roberto Martinez nie miał żadnego selekcjonerskiego doświadczenia, a jak podpisał kontrakt z Belgami, to zaczął rozwalać system. Znajdziemy masę przykładów, gdzie Wychodziło ludziom bez doświadczenia i nie wychodziło tym z doświadczeniem, i oczywiście też na odwrót, co pokazuje, że po prostu nie ma reguły. Ja mam po prostu nadzieję, że finalnie po wyborze okaże się, że nowy selekcjoner świetnie odnajdzie się w swojej roli, a ma o tyle niezłą sytuację, że wobec Drużyny Narodowej nie ma właściwie dzisiaj żadnych oczekiwań. Mam wrażenie, że masa osób w Polsce zaakceptuje przebudowę reprezentacji nawet kosztem awansu na euro, że ta presja społeczeństwa nie będzie tak gigantyczna, jak zawsze miało to miejsce w przypadku reprezentacji. Choć to wszystko zaraz może okazać się nieprawdą, bo jak po październikowych meczach wyniki ułożą się w ten sposób, że pojawi się realna szansa na bezpośredni awans, to nie ukrywajmy, że znów będzie pompka. Żałuję tylko tego, że tak beznadziejnie wyszedł wybór w najważniejszym momencie od lat. Mieliśmy na tyle łatwą grupę, że można było budować kadrę z myślą o czterech latach, jednocześnie nie poświęcając awansu na euro, a zatrudniliśmy faceta, który, jak to powiedział mi ostatnio Mateusz Święcicki, wystawiłby w składzie swojego psa, gdyby tylko miało dać mu to zwycięstwo w jednym konkretnym meczu. Santos zawsze pracował jedynie z celem najbliższego spotkania, a nie jakiegoś wielkiego planu na lata, i tu nie ma żadnej niespodzianki, że nagle specjalnie dla Polaków swojego podejścia nie zmienił. Na koniec typowanko. Kto moim zdaniem będzie nowym selekcjonerem? Marek Papszun. Nie dam sobie oczywiście za to ręki uciąć i nie podaję tutaj żadnego newsa, ale jest to po prostu przeczucie oparte na wydarzeniach. Po pierwsze, niedawno, jeszcze przed wrześniowymi meczami usłyszałem od osoby kręcącej się w środowisku, że nie ma przypadku w tym, że Marek Papszun nie podpisał na razie żadnego kontraktu klubowego. Po drugie, wiem jak działa Cezary Kulesza. To jest facet, który uwielbia zwodzić media. Jak słyszę, że kandydatem jest Kosta to już się domyślam skąd to się wzięło. z kontrolowanego przecieku, by Zrobić trochę szumu i zakłócić prawdziwy wybór. Jak w wywiadzie mówi, że rozpatruje też Jerzego brzęczka, to na miliard procent możecie być pewni, że jest to nieprawda, bo gdyby naprawdę rozpatrywał kogoś, o kogo nikt go nie podejrzewa, to głośno by się z tym nie wychylał, tylko zaskoczył, gdy przyjdzie pora. Cezary Kulesza prowadzi z mediami grę i prowadził identyczną już dwa razy. Do tego stopnia, że przegląd sportowy dał nawet okładkę za damem nawałką i hasłem Pewniak, by po weekendzie prezes PZPN ogłosił Czesława Michniewicza. Probierz wygląda mi tutaj na idealną zasłonę dymną, a im więcej szans mu się daje w mediach, tym bardziej ja się skłaniam ku wyborowi Papszuna. Oczywiście podkreślam, mogę się mylić. Pamiętajmy też, że kuleszy zależy na jeszcze czymś. Na miękkim lądowaniu. Nie jestem przekonany, czy takie zapewni mu kontrakt z Michałem Probieżem. Zresztą w styczniu sam probież mówił gdzieś, że z tej perspektywy on jest niewybieralny. A Papszun ma znacznie większe poparcie w środowisku i jego wybór zostanie odebrany jako logiczny, a nie jak wymyślanie kwadratury koła. Sam też też został wybrany dla zrobienia dobrze swojemu PR-owi, a znacznie lepszy PR dziś w środowisku i w społeczeństwie zapewnia wybór Marka Papszuna. Jeśli Was przekonałem, sami możecie postawić na to w Superbecie po kosmicznym kursie 300. Znaczy możecie postawić na dowolnego kandydata po tym kursie. Jeśli traficie selekcjonera w zakładzie za 2 zł, dostajecie 600. Pod warunkiem, że założycie w Superbecie konto z kodem SUPERGOL. Mówię o tym dlatego, że Superbet jest oczywiście sponsorem naszego kanału i my współpracę bardzo sobie chwalimy. Szczegóły promocji w opisie tego filmu, a na dziś to już wszystko.